Radio Conchita. Także rzeczywiście wszędzie tej policji pełno. A potrzebna jak dziura w mości, to znaczy tym moherom jest potrzebna, bo to naród kłótliwy, krzykliwy. Jak twoją mać. No, byłam tam w tym buwie, kochana, wiesz. Nie dokończyłam tego wniosku, bo już nie chciałam, nawet długopisu nie wzięłam. Nie wzięłam, a te dziady nic nie mają, nawet długopisu tam to pożyczać mam tutaj. Jutro chcę to załatwić. No. Także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio. Conchita. Tak, tak. Conchita. Tak, tak. Mhm. Conchita Extra. Mhm. Tak. Proszę, bądź kochana z nami. Jak już nadajemy. Tak, tak. Tak, tak. Mhm. Radio Conchita. Mhm. Pierwsze strzały wrog nie woli, co nią życia tres. Że Polska ma już mohenendę, proszę państwa. Mohery mają wszystko polskie tutaj. Piwo polskie, tyskie. Może z Anglii, Ameryki, Białystok, Dajnidy piwo przywiozą. Żubr może przywiozą, ale to już teraz rzadziej. Nie chcą. No. Niech się napatrzą na to piwo. Mareczek na ważenie piwa się zapisał na kurs. Niech się chociaż napatrzy. Tak. Także wszędzie policja, proszę państwa. Już począwszy od czułego barbarzyńcy na dobrej. No, mohery się kłócą, się biją, potrzebna jest policja, im pasuje. Świadkom Jehowy nie pasuje, nawet jak zobaczyłam na Legii na stadionie przy trasie Łazienkowskiej w trakcie kongresu Świadków Jehowy policję. No to tak to nie pasowało, niepotrzebna policja, no ale wiecie państwo, teraz to jeszcze dochodzi zagrożenie terrorystyczne, to musi być policja. Policja kontrole jest da in Polen. Czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat to historia polskich dzieci w wojnie. A naszymi gośćmi są, przypomnę, poseł Prawa i Sprawiedliwości, profesor Jacek Kurzępa. Chcieliby wspominać, ale dobrze. Trzeba przypominać. Jak wiesz, pani poseł Prawa i Sprawiedliwości Alicja Kaczorowska, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu do Spraw Wspierania Środowisk Dzieci Wojny. Jest z nami pan Augustyn Wiernicki, prezes Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Dzieci Wojny. Są z nami również dzieci wojny. Pan Stanisław Samociak, prezes Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim, jak również pan Ryszard Głowacki, członek Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Gorzowie Wielkopolskim. Jest z nami również pan Dariusz Jóźwiak, prezes Stowarzyszenia Dumni z Polski. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Odbierzmy pierwszy telefon. Bardzo proszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Teraz jest zawsze. Witam wszystkich uczestników i naprawdę jestem wdzięczny, i jak tu się wyraża.
wyrazić i ojcu oczywiście za organizację i telewizji Trwam. Chciałbym powiedzieć, zanim powiem historię, która jest dość ciekawa, chciałbym powiedzieć, że zanim poprzedni rząd... A zanim to czy możemy poznać pana imię i skąd pan telefonuje? Ja telefonuję z Warszawy. A możemy poznać imię jeszcze? Przepraszam? Możemy poznać jeszcze imię, będzie nam łatwiej się komunikować. Andrzej, czyli stąd, Andrzej, ja ze wsi, pan Warszawa. Tak. Witam. Andrzej, mogę nazwisko też? Nie trzeba. Nie, dobrze. Poprzedni rząd PO-owski zakwalifikował dzieci do 48 roku, że wystarczy, że mają powiedzmy mniej jak 20 lat ZUS-u, żeby wybrać sobie tam najlepszych 10 lat pracy. Ja się urodziłem w 43 roku w Kielcach. Mój ojciec był w partyzance, ale opowiem to. I dlatego, powiedzmy, jeżeli chodzi o studia i tak dalej, ja nawet nie miałem szansy wyrobić 20 lat pracy. I dlatego mam taką prośbę, szczególnie do pani poseł może, żeby po prostu spojrzała na to, bo to chodziło głównie chyba tamto o dzieci komunistyczne, że ustalono wiek do urodzenia 1948. Także ja sądzę, że to powinno być co najmniej od 1939 roku, że te osoby przecież nie pracowały przez jakiś czas i też niektóre nie miały, szczególnie te, które studiowały, nie miały szansy wypracować 20 lat do czasu stanu wojennego. Ale wracając teraz do mojej historii. Otóż mój ojciec skończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie w 1939 roku, zaraz przed wybuchem wojny. No i zamieszkaliśmy w Kielcach w czasie wojny i mój ojciec współpracował z partyzantką. Moja matka o tym nic nie wiedziała. On tworzył firmę, która rozprowadzała jabłka i do Krakowa z Kieleckiego i tam owoce. Także w pewnym czasie hitlerowcy znaleźli broń, prawdopodobnie spadochroniarza w jednym z ciężarówek, w jednej z ciężarówek i tego kierowcę, pan Saj tak się nazywał, rozstrzelano od razu na rynku w Kielcach. Mojego ojca powiadomiono, ukrywał się w Krakowie u pana Barana, no ale też hitlerowcy doszli do tego, ale zanim jeszcze do tego przyszli jeszcze do mojej matki, która była w 9 miesiącu w ciąży ze mną. I było dwóch z takimi karabinami maszynowymi i jeden oficer. Ona mówi, usiadł w fotelu i tak się zastanawiał, co ze mną zrobić, bo ja byłam w 9 miesiącu z tobą. No, że jak powiedzmy wtrąci do obozu koncentracyjnego, a jeszcze nie mieli mojego ojca, także mówię, a poza tym wyglądał troszeczkę inteligentnie. Także różne mogły być przyczyny, dlaczego nie zabrali mamy ze mną w ciąży, mojej mamy w ciąży ze mną do obozu. No, ale wujowie przyjechali później, którzy z AK i przywieźli mamę, zabrali stamtąd, żeby po prostu nie była pod obserwacją gestapo w razie czego, ale złapali już ojca w Krakowie. No i do Oświęcimia w Buchenwaldzie, do Buchenwaldu później już nie wrócił. Historia taka, że starałem się jeszcze dojść do tego, co się stało z ojcem. To niestety w Buchenwaldzie, to jest koło Weimaru, wówczas był ten DDR, prawda, to oni dokładnie w ogóle nawet nie chcieli powiedzieć. No ale to już tam nie będę rozciągał tego. W każdym razie, jakie były w sumie trudności? Matka, ja nawet słuchała przez cały czas radia, bo ciągle myślała, że może ojciec wróci, prawda, na głośno zawsze. I radio nadawało, że powiedzmy poszukuje, ta osoba poszukuje tą, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I ciągle to na pełne. Ja nie, jako dziecko nigdy nie rozumiałem, o co to chodzi. Dlaczego mama tak głośno i tak... No, nie mówiła mi oczywiście. Miała rodziców jeszcze do tego, żeby utrzymywać.
No i po prostu to jest, no było okropnie, no do mieszkania, do kwatery wywali ludzi, prawda, także trzeba samemu było się wyprowadzić stamtąd. Matka, w końcu bracia tam pomogli i otworzyli mamie kawiarnię, także miała kawiarnię, no to też no, nie miała czasu dla mnie, prawda, ja czuję tą brak obecności ojca. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Już nie mówię o tym, że ojciec był wykształcony, znał języki dobrze, znał niemiecki, dlatego później go przenieśli też z Oświęcimia do Buchenwaldu. Tam dostałem nawet taką listę całych wszystkich Polaków, którzy w ten sposób przenieśli i tam pracowali w zakładach Messerschmitta. Nawet się nie zgłaszam.